Witam wszystkich na kolejnym odcinku z cyklu Matma dla Humanów. W tym filmiku zajmiemy się równaniami kwadratowymi. Krótkie przypomnienie, wzór na deltę to b kwadrat minus 4ac, z kolei wzory na miejsca zerowe, tak zwane pierwiastki równania, to minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, drugi jest identyczny z tą różnicą, że przed pierwiastkiem z delty stoi plus zamiast minusa. Ok, bierzemy się do pracy. Pierwszy przykład, niech to będzie minus x kwadrat plus 4x plus 5 równa się 0. Wypiszmy współczynniki, czyli współczynnik a to ten, który stoi przed x kwadrat, współczynnik b to ten, który stoi przy x, współczynnik c to 5, tak zwany wyraz wolny bez x. Jeśli nie ma jakiegoś współczynnika, to oczywiście możemy wpisać 0. Ok, więc liczymy deltę, mamy b kwadrat minus 4 razy a razy c. B kwadrat to 16, 2 minusy dają plus, czyli 16 plus 20 daje 36, więc pierwiastek z delty daje nam 6. Ok, podstawiamy do wzoru na x1, x2, czyli mamy minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli jest to minus 10 przez minus 2, czyli jest to 5. I drugie miejsce zerowe, praktycznie to samo, z tym, że zmieniam znak przed pierwiastkiem z delty na plus, czyli mamy minus 4 plus 6 przez minus 2, czyli 2 przez minus 2, czyli minus 1. Jak widzicie, nie jest to trudne, nie jest to ciężkie zadanie. Dobra, przyjrzyjmy się kolejnemu przykładowi. Mamy x kwadrat minus 10x plus 25 równa się 0, więc tutaj analogicznie współczynnikiem a będzie 1, b będzie minus 10, a c z kolei to 25. Liczymy deltę, czyli mamy b kwadrat, koniecznie w nawiasie, minus 4 razy a razy c, czyli mamy tutaj 100 minus 100, czyli 0. Delta się zeruje i tu mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ pierwiastek 0 to i tak jest 0. Więc w tym momencie z tych dwóch miejsc zerowych robi się w zasadzie jedno tak zwane podwójne, ponieważ oba wzory będą wyglądały ten sam sposób, czyli będzie to minus b przez 2a, czyli to jest dokładnie ten sam wzór, co na pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli, tak zwane p. Podstawiamy, czyli mamy minus b, czyli 10, przez 2a, czyli przez 2, czyli jedynym rozwiązaniem naszego równania jest piątka. Ok, ostatni przykład na dzisiaj to 3x kwadrat plus 5x plus 4 równa się 0, więc współczynnikiem a jest 3, b to 5, c to 4. Liczymy deltę. Delta to b kwadrat minus 4 razy a razy c, więc będzie to 25 minus 4 razy 3 to 12, 12 razy 4 to 48. Ok, delta jest, jak widać, ujemna, wynosi konkretnie minus 23. W zasadzie nie ma to znaczenia, czy to będzie minus na przykład 2, czy minus 10, czy minus 23. W równaniach zawsze wniosek jest ten sam. Jest to po prostu równanie sprzeczne, ponieważ delta ujemna wiąże się bezpośrednio z brakiem miejsc zerowych. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.